Reset Obywatelski. Dobry wieczór. Witam serdecznie z pięknego królewskiego stołecznego papieskiego miasta Krakowa. Analizuję. Dobrze. Analizuję. Ale dlaczego papieskiego? Bo co? Może okno papieskie macie? Ty wiesz, kto chodził po tych ulicach? No wiem, marszałek Koniew. Generał Kiszczak gonił. Marszałek Koniew. A, marszałek Koniew też, marszałek Koniew. Generał Kiszczak goniąc Karola Wojtyłę. Tak to było. Proszę Państwa, zaczynamy kolejny odcinek, który realizuje Maciek, który w tej chwili skupi się na walce z kominiarzami, ponieważ kominiarze są w jakimś nadmiarze na naszym czacie. Nie pozdrawiamy ich jakoś szczególnie. A kominiarze to jest jakieś takie hasło warszawskie, które oznacza... Nie, kominiarze to jest automat trollowy, który tutaj nas prześladuje na różne sposoby, ale no mam nadzieję, że... Kto to taki zły zakłada nam... Jak nie, to ja mu zaraz pomogę. Ale to jest inny program, Maciek, i pod innym nickiem są. W każdym bądź razie my ruszamy z naszym programem obowiązkowym. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Powiedz, mój drogi przyjacielu, czy coś cię szczególnie zafrapowało w ubiegłym tygodniu? Mnóstwo spraw. Nareszcie poczułem, że wiatr odnowy wiał. Darujemy resztę kar. Tak, darujemy. Będzie Cela Plus, grubasy takie jak ja, no nie będę o innych osobach mówił, będą miały lepiej. No i przede wszystkim cieszę się szalenie z tego, że przyleciał do nas amerykański prezydent, który nie miał nic do powiedzenia. To jest niezwykła historia zupełnie. Rozumiem. Ale to może zacznijmy od tego prezydenta, który nic nie miał do powiedzenia. Bo no jak wiadomo, słuchali go wszyscy i niektórzy skomentowali, a on podobno nic nie powiedział. I potem rozpoczęła się dyskusja na ten temat, co prezes Polski i szef Z prawicy Jarosław Kaczyński powiedział bądź nie powiedział. Wideo, na którym jest jasno powiedziane, że pan prezes powiedział, nic nie powiedziałem. I to jest, chciałbym też, powiedziałem, nic nie powiedziałem i to bym chciał przeciąć. Te słowa, które padły i które gdzieś tam są wycinane z kontekstu, manipulowane i wykorzystywane dzisiaj przez działaczy czy polityków opozycji, również przez media im sprzyjające, nie mają nic wspólnego z oceną wystąpienia pana prezydenta Bidena. Pan prezes Jarosław Kaczyński uważa, że to wystąpienie było potrzebne, było ważne, historyczne i przełomowe i pokazuje dzisiaj miejsce Polski na mapie Europy i świata i to, że dzisiaj Polska jest ważnym filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze raz podkreślam, te słowa nie miały nic wspólnego z oceną wystąpienia pana prezydenta Joe Bidena. I zresztą... Zgadza się pan z prezesem Kaczyńskim, który powiedział, że Biden nic nie powiedział? Ale pan prezes Kaczyński nie powiedział tego pod adresem pana Bidena, jak słyszałem. Pod adresem czyim? Któregoś z panów, który tam był. Pan Bielecki, zdaje się, pan Ale premier. Mówił o prezydencie Bidenie. Ktoś... Ja właśnie nie wiem, o panu Bieleckim. No, jest wyraźny kontekst. Szanowni Państwo, zgadza się pan z opinią prezesa Kaczyńskiego? Pan prezydent Joe Biden przemawiał chyba ponad pół godziny i powiedział wiele słów, które są niezwykle znaczące dla Polski, dla Europy, dla pokoju na świecie. Czyli nie zgadza się pan z prezesem pan Kaczyńskim? Pan prezes nie mówił pod adresem Joe Bidena, a poza tym nawet jeśli mówił, to każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Po pierwsze nie powiedział tego, co powiedział, a po drugie nawet jeśli powiedział, to każdy może mieć zdanie na ten temat. Tak, ja chcę tylko zwrócić uwagę na jakże doniosły fakt, że
u was na Żoli Bożu jest chyba szalenie niebezpiecznie. Bo na przykład trzeba zawsze porównywać kontekst. No, przyjechał ten Joe Biden, jak powiedział elegancko, tak jeden z posłów PiS-u, Joe Biden przyleciał do Kijowa i on tam syreny wyjął wokół pusto, on idzie tymi ulicami Kijowa, ktoś robi zdjęcia, no, a tam przecież bomby latają, prawda? A na Żoliborzu idzie pan prezes, i wokół, te radiowozy, policjanci. Jezus Maria, to u was te kacapy chyba zarzuciły Żoliborz bombami tam nie, i z powrotem, tak? Słuchaj, my tak dbamy o bezpieczeństwo starszych panów. A, no tak, bo to on może się potknąć o sznuróweczkę, on nie słyszy dobrze, on biedny. Jeszcze jedna rzecz, słuchaj, jest, to nie jest kawał, bo wiemy, jak czasami są ci, którzy przekładają na język migowy, prawda? No, pamiętam, było takie głośne przemówienie jednego z polityków, który pomówił, że koniec z wami, wykończymy was wszystkich z terroryści na amen. A ten tłumacz pokazał tylko tak, prawda? I było jasne. Ale tu było fantastyczne, bo Kaczyński powiedział, nic nie powiedział, a ten jeden z młodych posłów pisowskich powiedział, pan prezes podkreślił, doniosło się oświadczenia prezydenta Joe Bidena, którego wkład w naszą politykę jest niezwykły. Jest to po prostu wspaniałe. No naprawdę, no, ja się wzruszam takimi historiami i troszkę ci zazdroszczę, że mieszkasz w takim mieście, w którym nawet jak amerykański prezydent przyjeżdża, to prezes Kaczyński potrafi, tak na marginesie chciałem powiedzieć, a co by było, gdyby on go zaprosił gdzieś tam na jakiś, do jakiegoś zdjęcia, może by, wtedy by Kaczyński powiedział, że powiedział dużo, czy no może nie wiem, no, może jestem mało skąd. Z pewnością, znaczy, ja myślę, że Biden zachował się kompletnie niepolitycznie. I widać, że to jest, no zresztą cała Z-prawica nam tłumaczyła, że Trump powinien wygrać wybory, bo Biden to marny polityk, no bo gdyby był dobrym politykiem, to by zwrócił się z jakąś inwokacją, Jarosławie, prezesie Polski, to tobie dziękuję za wszystko, co zrobiłeś, a to nie słychać było tego, więc nic nie powiedział. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, zauważyłem, że niektórzy nasi politycy, na przykład Jan Krzysztof Bielecki, tłumaczył, że jemu się nie podoba takie bieganie za politykami i takie zadawanie pytań. No, ja tak wyrafinowanego smaku nie mam, szczerze mówiąc, nie wiem jak ty, ale mi się bardzo podoba, jak tak się biega za tymi politykami, ale podobno w Stanach Zjednoczonych politycy, wiesz, wiedzą, jak się zachować w takiej chwili, albo nie mówią, albo mówią mądrze, albo po prostu podchodzą do ludzi i mówią, przepraszam bardzo, nie dosłyszałem, proszę powtórzyć pytanie. Ale no prezes nie, prezes jest, to jest nie, prezes nowej generacji, prezes 2.0. Nie, ja ci powiem, że tu chyba wchodzę już w takie prawie poważne rozważania, bo myślę, że pan prezes cierpi. Pan prezes cierpi i to cierpienie jest wspólne z paroma jego poprzednikami. Ja gdzieś kiedyś, już nie pamiętam gdzie, ale czytałem takie wspomnienie, zdaje się, że kogoś z administracji Nixona, kto się zajmował protokołem dyplomatycznym, no i tam były głębokie narady, jak to rozegrać w protokole dyplomatycznym, kiedy się przyjmuje faktycznego wodza państwa, który nie pełni żadnej roli. I mowa była o sekretarzach, czy o Gęseku Chruszczowie. Podobny problem mieli chociażby z Gierkiem, który zaczął jeździć po świecie. No bo w świetle protokołu dyplomatycznego to jest nikt. Znaczy to jest facet taki jak ty czy ja w tym momencie przechodzi. Nie jest premierem, nie jest prezydentem, nie jest ministrem. Nawet nie wiadomo w jakiej kolejności go witać. Ma swojego programu. Nawet nie ma swojego programu. To oczywiste. I z Kaczyńskim jest problem podobny jak był chociażby z Gierkiem. Tak? No jak go, wiesz, przylatywał ktoś i pamiętasz jak przylatywał ktoś ze świata, to na to lotnisko wychodził niejaki Jabłoński, o którym w Polsce nikt nie wiedział, kto to jest w ogóle. No to była tak zwana zbiorowa,
zbiorowa głowa państwa, przypomnijmy. Tak. A on był przewodniczącym zbiorowej głowy państwa, więc udawał głowę państwa, a i tak było wiadomo, że trzeba porozmawiać z Gęsekiem, żeby ta rozmowa miała sens. No i w tej chwili mamy do jakiegoś stopnia sytuację podobną. No, no jest jakiś Duda, jest jakiś Morawiecki, no i jest ten Kaczyński, który faktycznie rządzi tym krajem, a jednocześnie gotuje się wewnętrznie, no bo jak? On siedzi pośród swoich podwładnych i Biden gdzieś się zwraca do jego podwładnego Dudy, tak, bo protokół to nakazuje. Biden gdzieś zauważa jego podwładnego Morawieckiego, a on jedyne co może zrobić, to udać się na Żoliborz w towarzystwie tych wszystkich, co tam będą mrugać i dyskoteki. Lepiej pilnowanym staruszkiem w Polsce. Tak. Słuchaj, ale to jest, bo to też należy powiedzieć sekundkę poważnie o wizycie Bidena. Żeby było jasne, on ma fatalne notowania w Stanach z powodów po prostu gospodarki, ekonomii amerykańskiej i diabli wiedzą, czy będzie startował, jeżeli będzie, czy wygra, ale to jest rzeczywiście niezwykła wizyta. Ja jestem przekonany, nie ta w Polsce oczywiście, chociaż ona też ją trzeba zauważyć, ta ukraińska, to jest coś niezwykłego. To tak przejdzie do historii jak wizyta Johna Kennedy'ego pod murem berlińskim. A w Polsce nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Ja jednak doceniam to, że on się spotkał, podkreślił, wyróżnił Trzaskowskiego i Tuska. Wydaje się, że to jest, ktoś powiedział, a cóż to, powiedział, wyleciał, koniec. No więc nie, ja myślę, że tu mogą stać za tym, taką mam nadzieję, zapewnienia Amerykanów, którzy będą starali się zrobić wszystko, żeby w Polsce wybory odbyły się w sposób demokratyczny. Nie zrobią tego za nas, ale na pewno nie będą przymykać oczu na fałszerstwa, które nam się kroją. Wiesz, wbrew temu, co oczywiście pieje cała propaganda Z-prawicy i symetryści, którzy tam mówią, że to krótko, że to szybko, że to coś, to mnie zastanowiło jedno, co jakby potwierdza to, o czym ty mówisz. A mianowicie, znowu wrócę do protokołu amerykańskiego, oni mają taką żelazną zasadę, wedle której w roku wyborczym nigdy nie spotykają się z nikim z opozycji, tak, w odwiedzanych krajach. I to tę prawda, zasadę Joe Biden złamał. No jakby trudno było od niego oczekiwać, że nie wiem, spotka się z Tuskiem czy Trzaskowskim i będzie 2 godziny rozmawiał. To nie czas, nie pora, miejsca na to nie było. Przyjechał tutaj w zupełnie innym celu. Natomiast to jest wyraźny sygnał, pewna manifestacja poglądów Bidena na ten temat. To, że złamał tę zasadę, a powiedzmy sobie to też, to musiało być przemyślane, ustalone, bo w przypadku Stanów Zjednoczonych, no z pewnym wyjątkiem kadencji Trumpa, gdzie różne rzeczy się działy, to tam się po prostu, tam przypadków nie ma. Tak, to jest bardzo przemyślna polityka zagraniczna, konsekwentna. Ale jak już mówimy o mężach stanu, o prezydentach, to trzeba przypomnieć też o tym mężu stanu, prezydencie, pochodzącym z Krakowa. I tu od razu Państwa ostrzegę, ten klip pierwotnie był krótszy. Mój przyjaciel Witold Bereś nakazał mi dołożyć pewien dodatek do tego klipu. Nie godzę na Państwa się. Szybki konkurs, o jaki dodatek może chodzić. Ukraina nie upadła do dzisiaj. Dzięki bohaterstwu obrońców Ukrainy, dzięki bohaterstwu rosyjskich żołnierzy, ale także dzięki wsparciu. No i jakie macie Państwo typy? Co Bereś na mnie szantażem i brutalną presją wymóg, żebym dołożył do tej jakże błyskotliwej opowieści Krakusa Andrzeja Dudy? Tak, by the way, Witek.
Gdzie wyście go wyhodowali? Skąd wyście? Ja ci powiem, jakiej kapuście go znaleźli? Jezus Maria. Przecież, bo to jest, powiedzmy szczerze, są łobuzy, z Krakowa pochodzą. Terlecki, Ziobro, nie powiemy inaczej z powodów procesowych, nazwijmy ich łobuzami. Są mięczaki typu Gowin, też pochodzą z Krakowa. No są też przyzwoici ludzie z Krakowa. Tu trochę trudniej mi przypomnieć sobie nazwiska, ale ktoś by się znalazł. Ale powiem wam szczerze, że kategoria nasz oświecony pan prezydent to się nie mieści w pale w żadnych przypadkach klinicznych. To jest... I to przecież nie chodzi o to przejęzyczenie. Ja uwielbiam, jak on ostatni raz takie miny robił Mussolini. Jak przemawiał, po prostu. To jest kabaret z kabaretu. Znaczy on nawet nie widzi, jak jest żenujące śmieszne i to jest normalne, ale że ktoś obok mnie, panie prezydencie, odpuść pan tak troszkę, odpuść pan to. Kiedyś, przepraszam wszystkich niewierzących, ale opowiem historię księdza Tischnera, który tak chciał strasznie w kościele kazanie wygłosić i tak grzmiał, do piekła, a to było jego jedno z pierwszych kazania. Siedział starszy ksiądz w pierwszej ławce i mówi mu: ty czytasz to kazanie na przyszły miesiąc. To teraz nie to. Więc jemu ktoś powinien podpowiedzieć: słuchaj, panie prezydencie, to nie to. Nie teraz, nie to. No ale powiem ci tak. Powiem ci tak. Tu zaznacza się pewna granica zaborowa, bo powiem ci, że żaden królewiak, nikt z ziem zabranych, nie powiedziałby o bohaterskich żołnierzach rosyjskich. Tak, znaczy to się trudno przejęzyczyć. Tak, to prawda. Tu to przejęzyczenie byłoby niemożliwe. Tak, jakbym sobie wyobraził, że ktoś, ktokolwiek z Polski powie szlachetne zagony Wehrmachtu. Nie da się. To jest to rejon. Tak. Ale powiem ci, no, żeby... Galicja i w ogóle Kongresówka i Galicja nie ma jakichś szczególnych sympatii związanych z Rosją. To jest jednak moim zdaniem no jakaś dziwna skaza na umyśle tego człowieka. Mówię, jako że znam wszystkich z Krakowie, którzy należeli do Unii Wolności i nie ma ich wielu, to, że ja go nie znam, to o czymś świadczy, ale to się cieszę może. Ale proszę Państwa, przepraszamy. My w Krakowie, jak wjeżdżacie, to zobaczycie te napisy. Przepraszamy. Słuchaj, jak możesz wiedzieć z książki, której mam zaszczyt być współautorem, nikt w tej Unii Wolności go nie znał. Ja osobiście 2 dni po Krakowie szukałem ludzi z Unii Wolności, którzy by znali Andrzeja Dudę. Znalazłem mnóstwo ludzi z Unii Wolności. Nikt nie znał Andrzeja Dudy. Przeciekawa to postać. Na pewno na różne sposoby jeszcze nie raz nas ubawi. Ale nas rozbawi jeszcze, prawda? To dobrze, ale jak już jesteśmy przy rosyjskich żołnierzach bohaterskich, no to jedźmy. Nie. Ludzie proszą реже стирать, меньше пользоваться бытовой техникой, меньше мыться, ограничить температуру в помещении, дома и на работе. А сейчас еще и советуют питаться насекомыми. Еще чуть-чуть, и французская кухня может стать неузнаваемой. Итальянская тоже. Баварская колбаса станет чем-то неприличным, а британский стейк не политкорректным. На это вовсю работает Еврокомиссия, официально разрешая продавать в продовольственных магазинах то, что раньше как пища и не воспринималось. А сейчас, как оказывается, насекомые, жуки и черви – новое слово в кулинарии и новое слово в ресторанном меню. Program opozycji to Robaki Plus. Chcą wyrzucić mięso i nabiał, a zamiast tego mamy jeszcze robaki. Trzaskowski podpisał ten szalony program, a jego partia w Unii Europejskiej przegłosowała robaki do jedzenia. Многие из вас не вернутся завтра из боя. Но не должно быть в душах ваших смятений и страха. Мы солдаты Божьего войска. Защитники православия и нашей великой Родины, Матушки России. По ту сторону фронта засели прислужники сатаны. Прикрываясь умными словами, дядь, собирали
единственности, равенства, демократии не позволяют антихриста. Может быть, пощады туда нет. То есть облика не принимают. Солдата, кормушки, лебедяки. Все они одно целое. Порождение ад. Они дружны другого, направляя пулю или снаряд во врагов Господних. Вам говорят, что идет война России и НАТО. Нет, это сражение добра и зла. Наступило время Армагеддона, за которым последует страшный суд. Вы на правой стороне в этой битве. Господь вас не забудет. Ведь бой вас ведет сам Мессия. Воинство Путина – это Божье воинство. С нами Бог, за нами Россия. Ни шагу назад. No, to powiesz o wielkiej, robaczywej, powiedziałbym, wojnie. Jestem wzruszony, bo to akurat wspomnienia rozmaitych żołnierzy z okresu II wojny światowej chętnie przypominają, jak to sowieccy żołnierze wpieprzali robaczywe tuszonki. I wówczas te kiełbasy, w tych kiełbasach czy w tych puszkach te robale im nie przeszkadzały. Ale ja nie widziałem, to wielki szacun dla ciebie i dla osób, które to przygotowały, że ta linia ataku na Trzaskowskiego idzie wprost z Moskwy. Znaczy to jest, nie spodziewałem się tego. Oczywiście mówiliśmy już o tym, że to jakiś kompletny idiotyzm i aberracja, żeby wytyczać linię w związku z rzekomym niechęcią jedzenia mięsa i tak dalej, ale że to jest po prostu dokładnie ta sama narracja, którą w Rosji uruchomiono, mówiąc, że to Unia Europejska każe nam jeść robaki, no to jest grube. Ja, gdyby jakiekolwiek służby pracowały w tym kraju jeszcze, to zawsze bym sobie kazał zadać pytanie tej komórce kontrwywiadu, która testuje dostępne źródła, biały wywiad. Kto podpowiedział sztabowi PiS-u, i z czego korzystał, i w jaki sposób do tych źródeł doszedł, tę kampanię z rzekomym odrzuceniem jedzenia mięsa. No to byłoby ciekawe, bo to by pomogło nam znaleźć parę na pewno ciekawych związków. To są rzeczy dosyć oczywiste, bo tak jak pan Smoliński swego czasu skopiował z Rosji pomysł chociażby stref wolnych od LGBT, bo to jest znowu jeden do jeden. A rzeczywiście, tak, dokładnie. Kopia z Rosji, to narracja rosyjska, tutaj w pierwszej części tego materiału był jeden z czołowych, jeśli nie numer jeden propagandy rosyjskiej, pan Kiselew, to jest taki ich, nie wiem, Michał Rachoń, czy Magdalena Ogórek, taka ichnia. To jest taki, to Magdalena i Ogórek to jest taki pan Kisielew, tak bym powiedział. No, robi programy o tym, że Unia Europejska zakazuje ci się myć, żeby oszczędzać wodę. Tak, słusznie. Nie? Robimy to z przyjemnością, ale na rozkaz Unii Europejskiej, to znaczy nie robimy. Każe jeść robaki, nie, zabrania jeść... Każe LGBT wprowadzać wszędzie, prawda? Tak. I później ci wyskakuje taki pan niejaki-jaki, opowiadając swoje rzeczy. Wyskakuje ci TVP Info, które, notabene, po pewnym strollowaniu TVP Info materiałami tej stacji, która jeszcze pół roku temu chwaliła białko pozyskiwane z robaków, tam wiesz, internauci. Tak było, taka historia, tak. To oni pozdejmowali z mediów społecznościowych, wiesz, te najostrzejsze antyrobacze. Antybiałkowe, tak. Tak, filmiki i posty. No i mnie się to dziwnie skojarzyło z tym panem Popem, który tłumaczy tym biednym chłopcom, bo oni są biedni, jakkolwiek za chwilę będą bandytami i bestiami, ale na ten moment jeszcze są biednymi polborowymi, którym tłumaczy, że walczą z liberalną demokracją, z zarazą, z Zachodem i Bóg jest z nimi. Tak, tak. Ale wiesz, miałem ostatnio takie zaskakujące przeżycie. Oczywiście nie wolno
umasowiać jednostkowych spotkań, ale byłem gdzieś na Śląsku w części, że tak powiem, nie... O, pan Andrzej pisze, że jadł już szynkę z Biedronki. O, i to jest ten kierunek. To jest ten kierunek. Ale powiem ci, że ku mojemu zaskoczeniu w środowiskach nawet antypisowskich przebiło się coś, w co żeśmy nie wierzyli. To znaczy, czy to prawda, panie Witku, usłyszałem pytanie, że Platforma chce ograniczyć spożycie mięsa. Tam chodzi bardziej o to, że oni żyją z wielkich produkcji mięsnych. Ale to bardziej mnie zaskoczyło, dlatego że, znaczy, jeżeli już nawet takie idiotyzmy i takie durnoty sączone systematycznie przez media rządowe się przebijają, no to rzeczywiście nie jest dobrze z polską mentalnością. No, miejmy nadzieję, że do wyborów jeszcze jest tyle czasu, że przebiją się też inne rzeczy. Oby, Villa Plus choćby. Boję się, że to, co może przebić kampanię robaczaną, może być tylko głupsze od tej kampanii. No, no niestety, jest, tak. Jest takie zagrożenie. Proszę Państwa, ale ponieważ ktoś tu narzekał na czacie, że my się w ogóle nie zajmujemy gospodarką, oczywiście, że się zajmujemy. Proszę bardzo, jedziemy, proszę Państwa, z naszym narodowym czempionem, ponadnarodowym. Pozytywnie zaskoczyć wielu kierowców, bo właśnie Orlen jest z jedną z takich stacji, która te ceny są najniższe. No my odwiedziliśmy dzisiaj kilka takich stacji i zobaczyliśmy, że te ceny faktycznie są na takim, no, zaskakującym dla wielu kierowców przy dystrybutorach poziomie. Na przykład benzyna 95, no to za nią za litr trzeba zapłacić 6,73. Diesel to koszt 7,17. Benzyna 98 to 7,49. Dzięki takiemu efektywnemu zarządzaniu grupy PKN Orlen i prezesa Daniela Obajtka. Warto także podkreślić, że tutaj kierowcy naprawdę mają powód do zadowolenia i warto skorzystać z tych cen, choć właśnie te ceny powinny spadać. Wiele osób obawiało się także tego wzrostu cen związanego z zakazem importu paliw z Rosji. No tak się nie stało. Widzimy, że te ceny są na takim poziomie. I... No i co pan na to? No, masz pan taką tanią benzynę, że w zasadzie, nie wiem, chyba trzeba będzie się zacząć w niej myć, no bo taka tania jest. A mogłaby być jeszcze tańsza, przyznał. Tak, ale tak, to może być bardzo jeszcze tańsza. No, a z drugiej strony mamy ni mniej, ni więcej, tylko ordynarne kłamstwo, ponieważ pan z telewizji powiedział, że mimo tego, że nie mamy rosyjskiej ropy, a to jest nieprawda, tam był nieoceniony Sławek Kalinowski, który tutaj był ze dwa tygodnie temu gościem, który tropi przeróżne dane statystyczne, pokazuje, że no braliśmy to i, że tak powiem, kolokwialnie pełną rurą ta ropa Ural szła tutaj, a na to wszystko jeszcze, uwaga, pan Obajtek ze znaną sobie zręcznością po prostu się wziął i wkopał, bo on przyznał, że to Rosjanie nam odcięli ropę. A nie i to 24 lutego 2023 roku. Czyli gdyby nam nie odcięli, to byśmy brali nadal. I no to słuchaj, jest prawda o sankcjach. Marcinie, nie, ale proszę cię, No, słyszałeś o tym, tak, prawo grawitacji, prawda? No, przepływu płynu. No, normalnie jak rozlewasz, butelka się wywróciła, no to ona leci. No co ma się z tym pompuje, zrobić? To leci. To leci, no to ona tam leci. No, tam, a teraz ktoś zakręcił, przestało lecieć. No przecież ten bardzo mnie na przykład wzruszyło, ten dziennikarz powinien dostać specjalny. No nie dziennikarz, nie mów dziennikarz, proszę. Nie, właśnie to jakiś specjalny. Pracownik telewizji. Pracownik najstarszego zawodu świata. Dobrze, bo to jest też tak, prawda, prawda? To trzeba powiedzieć, pamiętajcie, najstarszy zawód świata. Więc ten najstarszy zawód świata, nie przez przypadek pojawiło się coś jak Orlen Press. Nie wiedziałem też, że jest też Orlen TV. Bo wiecie, żeby w wiadomościach, w informacjach, gdzieś na świecie pojawiła się informacja, kupujcie... 16. Kupujcie 7, tylko w tym sklepiku tej sieci.
to Chryste Panie, to ja już nie mówię, że ktoś by wyrzucił, no ale to oni wiedzą o dziennikarstwie, ale to byłyby procesy karne, tak? Bo konkurencja, bo tego, to byłyby procesy. Ten gość by po prostu, przedstawiciel najstarszej profesji świata, nie wyszedłby z sądu, a później z pudła. Więc to było niezwykłe, ale on się tam fatalnie przejęzyczył. On tam powiedział coś takiego, znaczy sztuka robienia loda, drogi kolego, że tak powiem, do tego odległego zwolennika najstarszego zawodu świata, to nie jest takie hop. Tu się trzeba jednak szkolić. I on powiedział coś takiego mianowicie. Świetna sztuka zarządzania Orlenem i prezesem Obajtkiem. To prawda. To jest wielka sztuka. Znaczy, on chciał powiedzieć, że prezes Obajtek zarządza świetnie Orlenem, ale wyszło jak wyszło. To znaczy i Orlen, i prezes Obajtek są zarządzani wspaniale, naprawdę niezwykle. Jeżeli macie coś jeszcze na paliwa, no to się cieszcie, bo za chwileczkę, a czy Rosjanie im odetkają tę ropę, twoim zdaniem, te paliwo? Nie, chyba nie. No bo mi żal tych z Orlenu, pomyśl sobie, no co on powie za miesiąc. Tylko, że powiem ci jeszcze jedno, tutaj ze szczególną dedykacją dla pana Waldka, który pisze, że leciało raptem 10-15%. Panie Waldku, tak to tylko w TVP wiedzą, o tym tylko w TVP wiedzą. To jest nieprawda. Chyba, że zaczęliśmy produkować 6 razy więcej niż przed wojną, no to wtedy faktycznie byłoby to 10-15%, ale produkujemy tyle samo, więc surowca szło, faktycznie spadły wskaźniki z mniej więcej 85% surowca na mniej więcej 65% surowca. To też, żeby była jasność. A przy okazji wychodzi nam, proszę Państwa, skąd ten wielki zysk, bo znowu Orlen pochwalił się rekordowym zyskiem za czwarty kwartał. Otóż wynika on z tego, że Orlen przez cały ubiegły rok brał od nas za paliwa, tak jakby go dotyczył kryzys paliwowy i wzrost cen ropy. A on dotyczył tylko tych, którzy nie brali ropy Ural, czyli ropy rosyjskiej. Ale ponieważ Orlen brał ropę rosyjską po niższych cenach, a nam kazał płacić tak, jakby nie brał od Rosjan, czyli po wyższych cenach, mają rekordowe zyski. I najfajniejsze to jest to, że najfajniejsze w cudzysłowie, straszne to jest to, że myśmy już kompletnie stracili zdolność kojarzenia, bo nikt nie kojarzy, znaczy Orlen każe nam się cieszyć z wysokich zysków, nikt tego nie kojarzy ze sztucznie windowanymi cenami, bo one zostały sztucznie wywindowane i nikt nie kojarzy, że ta marża, jaką Orlen uzyskał na paliwach, wynika z tego, że sankcje, polskie sankcje, jeśli chodzi o nośniki energetyczne, były fikcją, nie zostały wprowadzone bądź zostały wprowadzone opieszale. I tu jest jeszcze jedna rzecz, o której też trzeba powiedzieć, na którą jeszcze nie ma statystyki, a mianowicie, proszę Państwa, my nadal kupujemy od Rosjan, nawet wtedy, kiedy oni zakręcili ten kurek. No właśnie, to jest smutna prawda, która dotyczy niestety nie tylko nas. Otóż kupujemy od różnych innych państw. Pośredników, którzy na przykład dają lekką domieszkę i sprzedają to nam jako swój produkt. I to nie tylko nasz grzech, ale to też, żebyśmy sobie powiedzieli, i to nie jest tak, proszę Państwa, że nie wiemy, co kupujemy. Otóż rynek surowcowy jest taki, że można powiedzieć, że każdy towar jest znaczony, tak? I trudno uciec od tego oznaczenia. W związku z czym wiemy, co kupujemy, ale zadowalamy się tym, że faktura jest wystawiana nie przez Rosję, tylko przez jakiegoś pośrednika. Więc wszyscy przed sobą trochę udajemy te sankcje.
Tutaj widzę kolejne wypowiedzi, które jakby podkreślają to, że spada formalny obrót grupy Orlen z Rosjanami. No tak, z 83% do około 60% w 2022, tak jak mówiłem. No i w tej chwili mowa jest o 10%, ale to jest mowa o lutym 2023. Poza tym, wiecie Państwo, to jest trochę tak, ktoś tam się zaczął martwić, że dobrze, że to oni skończyli, bo my nie musimy kar płacić. Jak wiecie Państwo, w tym momencie nikt nikomu nic nie płaci, bo jest trwa wojna, więc ja bym się... Czy ty nam, Witku, gdzieś tu... No coś nam stanęło, nie wiem, czy... O, ale już mnie coś na nam stanęło, ale już ruszyło. Tak, jest dobrze. W każdym razie nie szukałbym tak szalenie prawnych podstaw do tego, żeby oskarżać i Rosjan i zrywać z nimi kontakty. Naprawdę trwa wojna, nie musimy wszystkiego uzasadniać prawnie. To oni są przestępcami, bandytami, demokracja i wolność są po naszej stronie. Koniec, kropka, nie? Naprawdę. No tak, Bożena pisze o umowie z Tatnieftem, która jeszcze obowiązuje, ale to właśnie zdaje się, że chodzi o tę umowę i ten kurek nam zakręcono. Czyli można powiedzieć, że sankcje zostały zaostrzone dzięki bohaterstwu rosyjskich przywódców, którzy zdecydowali odciąć nas od tej ropy. To jest, proszę Państwa, cała kwestia gazu i ropy to jest temat nie na program taki jak nasz, wbrew pozorom, bo to jest tam mniej rzeczy śmiesznych jak tragicznych, tylko naprawdę na poważną komisję śledczą kiedyś w przyszłości, która wyjaśniłaby, dlaczego pan Naimski zablokował wypożyczenie gazoportu pół roku przed wojną, dlaczego nie korzystaliśmy z różnych propozycji wcześniejszych kontraktów dywersyfikujących, ale to praca dla śledczych, nie dla nas. Ale my możemy tylko doceniać wielkość Obajtka, naprawdę. Prawda? To chyba się zgodzimy wszyscy, że wielkość Obajtka jest niekwestionowana jak wielkość prezesa Kaczyńskiego. Tak, to nawet ten sam format wzrostu. Ale nie będziemy się śmiać. Podobnie. Nie będziemy się śmiać z fizyczności niczyjej, prawda, Marcinie? Słuchaj, koniec żartów. Koniec żartów. Dobra, bo tak jest. Nadeszła wiekopomna chwila, jak mawiał Pawlak, i chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy, odkąd ich obserwuję i odkąd ich znam, stargetowało się na mnie, a nawet niegrzecznie powiem, na nas. Na mnie też, tak? Na ciebie też. Otóż bronią nas, Witku, wzięli nas w obronę. Nareszcie, proszę Państwa. Dodatkowe kilogramy nie zawsze są efektem przejadania się. Czynniki psychologiczne, takie jak stres, napięcie emocjonalne, także czynniki genetyczne bądź jakieś takie uwarunkowania rodzinne, to także może wpływać na kumulowanie nadmiernych kilogramów, ale także przyczyny endokrynologiczne, także przyjmowanie niektórych leków. Na świecie coraz więcej akcji, które promują tolerancję wobec osób z dodatkowymi kilogramami, ale Sławomir Nitras postanowił sam wprowadzić swój idealny model sylwetki, sam ocenić, kto ma za dużo kilogramów, a potem zaatakować i wyśmiać tych, którzy się w jego modelu nie mieszczą. Przecież im się już paski nie domykają, oni się wszyscy tak rozpaśli. Niech pan zobaczy, jak Brudziński wygląda. Mi się jakieś geny pozmieniały w ciągu tych 8 lat rządzenia. To jest chamskie, prostackie zachowanie, świadczące o absolutnym braku kultury, o
braku merytorycznej wiedzy. Polityk Platformy Obywatelskiej nawet po fali krytyki dalej jest dumny ze swojego żenującego ataku, który udostępnia w internecie. Ale wie pan, czasami nadwaga nie jest spowodowana przywilejami. Ale pan, no w tym wypadku jest. Obrażać Polaków, każdego, kto dzisiaj ma problem z nadwagą, rozumiem, pan Sławomir Nitras określa, że jest jakimś tam rozpasły, czy używa wobec niego brutalnych słów. Po prostu na to nie ma zgody. Osoby wysoko wrażliwe często odczuwają tą swoją otyłość jako coś, co im bardzo przeszkadza, utrudnia życie i nie akceptują siebie. I wtedy już może dochodzić do różnych zaburzeń, choćby w przypadku młodych ludzi, na przykład do samookaleczeń. Warto o tym pamiętać, zanim kogoś wyśmiejemy. Adrian Borecki, Wiadomości. No. Dziękuję, ja pani psycholog. Ja się samookaleczam. Co za pani psycholog zwróciła uwagę, jakie to powoduje u mnie niestety następstwa. Jak ten okropny Nitras mówi, że ja się spasłem przez te ostatnie 8 lat. No to mi jest tak przykro. Nie macie pojęcia, ludzie. I to bardzo mi się podobała też ta młodsza pani psycholog, która mówiła, że to mogą być takie psychiczne objawy stresu i ona by gotowa była to leczyć. Ja też bardzo się polecam życzliwej pamięci. Proszę dzwonić później do studia, podamy mój prywatny. Ale czy nie poczułeś się wzruszony obroną naszej czci grubasów przez pana Jacka Ozdobę, nomen omen? Wiadomości. Dziękujemy wam, chłopaki. No. Ten Nitras po prostu mnie doprowadził do samookaleczeń. Tak, Bereś będzie musiał przejść terapię po tej traumie i to jakąś bardzo poważną. No i na szczęście jest siła polityczna, która nas broni, która reprezentuje nasze interesy, która Nitrasowi powie twardo nie. Nie będziesz używał brutalnych słów wobec Beresia i Celińskiego. Nie, i w ogóle taka brutalność w polityce, to znaczy jeżeli się o kimś mówi, że nażar się na naszej biedzie, no to jest niedopuszczalne. Nie. Znaczy, gdyby ktokolwiek z PiS-u coś takiego powiedział, prawda, no mordy zdradzieckie na przykład, jakby ktoś powiedział, albo, znaczy to nie, to... No takie lejtowe rzeczy, nie? Takie w sumie sympatyczne, nie? Nawet bardzo, bardzo. A prawda, takie ciepło zawsze, jak mówią, że my stoimy tam, gdzie ZOMO, prawda, to też takie ciepło bardziej. Komuniści i złodzieje, to było takie figarne nawet. To było szalenie takie bardzo naprawdę radosne, no, radosne. Takie gay-friendly było, tak? Takie gay-friendly. Natomiast niezwykłe to jest... No, ja też, ja co prawda się boję, no ja przyznam wiadomościom, strasznie mi przykro, że ja nawet pójdę jutro na taką psychoterapię i boję się, że jak już ten psycholog tak powiem, nie martw się, będziesz chudnął, to ja na końcu powiem, napis. Bo to niestety jest we mnie silniejsze. Wiecie, te 8 gwiazdek, jak nawet schudnę, to powiem... A nie powinieneś? Nie powinienem, drogi, prawda? Bo ale to... powiem ci, wiesz co mnie denerwuje w takich przypadkach, jak ten, który pokazaliśmy? Że przecież, to bardzo na poważnie, na Nitrasa siadła nie tylko Z-prawica, ale siadło też mnóstwo piękno duchów z tak zwanej naszej strony. Że jak to tak grubasów poniewierać, spotwarzać i tym podobne. Przecież Nitras w tej rozmowie wyraźnie powiedział, on pił do tłustych kotów, do ludzi, którzy się spaśli. Pan Waldek, przepraszam, świetna uwaga. Taka, przepraszam, złośliwa, ale... No pan Waldek pisze, że pamiętacie rzecznika Hoffmana na naszych oczach tył, a po odsunięciu od koryta znowu chudy jak szczypiorek. No ale panie Waldku, on tak nie jest odsunięty od koryta do końca. Niestety my z Beresiem jesteśmy przykładem, że to nie jest zasada obowiązująca. Jesteśmy bardzo daleko od władzy i bardzo daleko od rozmiarów Hoffmana dzisiejszych. No tak, Hoffman, miły bracie, chciałbym być taki jak ty, po prostu absolutnie. Ale bardziej mnie też zastanawia, bo to co powiedziałeś, ten atak naszych ludzi na te słowa Nitrasa. Ja bym chciał namawiać wszystkich, i teraz mówię zupełnie poważnie. Słuchajcie, to nie jest wojna na boisku w przedszkolu.
To nie jest tak, że gramy w Cymbergraja albo w dwa ognie, tak? Jak albo my wygramy, albo oni po zielonej piłce trawie piłka goni, albo będzie dobrze, albo będzie źle, wszystko jest obojętne. Nie, kochani. Oni nas okradają, biją i pałują. Łżą, obrażają jak tylko się da. A wy nie chcecie powiedzieć rzeczy oczywistej, że są to łobuzy, chamy i obżartusy. No przepraszam was bardzo. To wy chcecie wygrać, przepraszam, cóżeś ojcze uczynił mi samotnemu, że wiszę na tym krzyżu? Tak chcecie? Na to liczycie? Tak sobie wyobrażacie propagandę zwycięską w walce z PiS-em? No to ja wam współczuję i będziecie się sami martwić przez następne 4 lata. Więc no wiesz, nie, to jest wojna i trzeba walczyć. Ale to jest wszystko techniką tych uczuć religijnych, co jak wiadomo są co chwila obrażane. I wiesz, nawet takie komitety powstają obrony chrześcijan prześladowanych w Polsce, którym się obraża uczucia religijne. Ja zawsze powtarzam, że ja strasznie chciałbym tego uczucia religijnego poznać, bo to jest najbardziej obrażony koleś w Polsce. Tutaj z kolei urażono uczucia grubasów, zdaniem telewizji. Przedtem urażono uczucia mięsożerców. Znaczy mięsożerców. Polska, tak. Polska składa się cały czas się atakuje uczucia robakosceptyków. I to jest skandal, nietolerancja. Absolutnie, panie Marcinie, szacun. Robakosceptycy. Pan Jaki, który w ramach swoich przemów ciągle wzywa do obrony wolności, to jest w ogóle jakiś wielki żart. Ale mówię ci, najgorsze to jest to, że to jest skuteczne i zaczynają się takie głosy od takich łagodnych. Oj, ten Sławek Nitras, no trochę przesadził, nie? No przesadził trochę. Potem, no obraża kogoś, a przecież grubi to mogą być nasi wyborcy, to on nie powinien ich obrazić. Ale słuchajcie, my z Marcinem damy radę za wszystkich grubych, dajcie spokój, no balcie się. No. Ale wiesz, bo to jest jeden przykład, ale zobacz, że taka technika, bo to jest taka technika zawstydzania. Oni napadają i zawstydzają. I teraz użył określonej retoryki, mówiąc o tym, co my wszyscy przecież widzimy. Czyli o tym, że ta władza się po prostu na nas pasie. No inaczej się tego nie da nazwać. Że są nieprzyzwoici, nieumiarkowani w jedzeniu i piciu za nasze pieniądze. Żeby już użyć takiego języka. Powiedział coś oczywistego. Oni, następuje szturm, dwie panie psycholog, jedna z Lublina, druga nie wiem skąd, czy psychiatra, psycholog, whatever, nie pamiętam już tych podpisów, mówią, że to brzydko jest, o tak, z grubych. A co to ma do cholery wspólnego z wypowiedzią Nitrasa? Czy Nitras usiadł i powiedział, te grubasy to paskudne są? Nie. Powiedział, ci, którzy się spaśli na tej władzy, to są źli ludzie. Prawdę powiedział. Ale nie, my będziemy dramatyzować, hamletyzować, bo może mógłby to powiedzieć delikatniej, tak, żeby ktoś z nadwagą się nie obraził. Bo jak wiadomo, to tu się zgadzamy absolutnie, że mogą być traumy, mogą być samookaleczenia, może być moczenie nocne, różne rzeczy mogą być. No ale gdyby Brudziński się zaczął moczyć nocą, to ja powiem, użyję, to ja jestem za. Proszę Państwa, ja, jeżeli szukacie kogoś, kto... Bardzo mi się podobało. W tej chwili wyśmiewasz dziesiątek tysięcy Polaków, którzy mają ten problem. Ty używasz wobec nich brutalnych słów. Tak, tak. I kochani, jak będziecie dalej kraść, tym bardziej będziecie się moczyć, tak Wam powiem. Tak będzie. Bardzo mi się tu podobała wypowiedź jednego z uczestników, że to jest poważnym problemem społecznym. Nie wolno go wyśmiewać w taki sposób. Absolutnie. Ktoś z kolegów zauważył, że to się nazywa, to co nasi robią, taktyka nastawienia trzeciego policzka, nie swojego. Tak, to jest to. To najchętniej byśmy, ale nie, no Jezus, my z nimi w szachy, znaczy oni z nami w szachy, my z nimi w dupniaka. Tak nie będzie. Tak.
Proszę Państwa, nie śmiejemy się z grubych, chorych, śmiejemy się z PiSu. I powiem Wam, że to jest największe dostrzegalne gołym okiem upaskudzenie ludzkiego umysłu. Tak, koniec, kropka. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem będziemy zmierzać do końca naszego grubego programu. Zupełnie. Wyjaśniliśmy Państwu już i zakamarki duszy prezesa, i zakamarki duszy prezydenta, i zakamarki Patryka Jakiego. Przeróżne, bo nie wiem, czy on ma duszę. On ma takie zakamarki, że rany boskie, on nie, bez duszy jest, ale ma zakamarki. Bo ja nie wiem. Ja zapytałem a propos tego, co na czacie słychać, podobno Wielki Post się zaczął, czy PiS-owcy będą się fotografować przy besztykach i żeberkach. Ja zapytałem o to na Twitterze i dostałem tylko odpowiedź, że w Wielkim Poście to się je pierożki tam z kapustą i tak dalej. W ogóle żaden nie chciał podesłać swojego bieżącego zdjęcia ze schabowym. Nie wiem. Boże. Czyżby ktoś im zakazał jeść mięsa? Ale Ramadan za chwilę dopiero. I ci wolnościowcy przyjęli taki zakaz? Tak, no tak. Ty sobie wyobrażasz? Proszę Państwa, na szczęście umiem oprzeć się pokusom, bo jak na nich patrzę, to miałbym ochotę w środę popielcową mięso jeść. No ale nie jem w ogóle, więc nie zrobię mięsa, tego. Ale to jest ten moment, kiedy testowałbym ich wolnościowość. Bardzo Państwu dziękujemy. Witku, trzymaj się w tym Krakowie. Przepraszamy Państwa. Nienawidzimy Was szczerze za Dudę, za Ziobrę, za Terleckiego. Trzymajcie się jakoś. Może i dla Was przyjdzie jakiś lepszy czas, może tam nam podeślecie kogoś sensownego, z kogo tak bardzo nie będziemy się śmiać. No tak, no wyślijcie nam Zygmunta III Wazę. On tu bardzo dobrze pasował. Nie wiem, po co żeście go wbili na pal, nie mam. Ale on Wam spalił ten Wawel. To ja nie... No słuchaj, to chyba dobrze, wam nie? To on słuchaj. Słyszał, że tam będzie chowany, ja sam wiesz kto. Dobra. Wiesz co, ja już miałem na końcu języka coś, czego bym się wstydził. Dziękujemy Państwu nie mówimy bardzo. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.
Niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań, to masz zapewnione.